Jedźmy, rzekł. Informatyk z Polublina. Ale wygląda, jakby zmienił trochę miejscówkę. Tak. Zawsze miałeś na balazerii, na okno. Wstawiłem sobie komputeros Amigos, a teraz mogę się przesiąść znowu na łóżko. No. Kurde, jakie salony. Tak, teraz nas... nie świeci, dobrze jest. No. W hierarchii rodzinnej chyba awansujesz, Wojtek. Z poddasza teraz do salonu. Cię zostaje zaproszony. Nie, cały czas sypialnia C. Witajcie, 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 kochani, prawda, siatki. Gratuluję. A czego? Pytanie czego? Gratuluję, że jesteśmy może. A, bo że jesteśmy razem, no sąsiedzi, my sąsiedzi teraz, nie? Także jesteśmy obok. Lepka dalej walczy z posadzką, ale już jest bardzo blisko, także niedługo będzie. Wprowadziny niedługo będą tak zwane. Słuchajcie, kolejka ligowa za nami. Wojtek, wszystko zaczęło się, może zacznijmy od tak chronologicznie, od piątkowego popołudnia i meczu na kole na ulicy Obozowej, przy ulicy Obozowej. Tam przyjechał GKS Katowice, osłabiony brakiem kilku siatkarzy, ale wygrywa 3-0 i kompletnie rozbroił projekt Warszawy, Wojtek. No, trochę byliśmy nawet zdumieni, że z taką, nie powiem łatwością, bo mecz był choć trzysetowy, to był fajny, ciekawy, natomiast dominacja GKS-u Katowice. Zaskoczony, Wojtek, bo nie było okazji porozmawiać po tym meczu. Znaczy, no samym wynikiem może i właśnie jak to się odbyło, to trochę zaskoczony, bo nawet w czasie meczu, ja potem jeszcze sekundkę sobie po meczu chwilę rozmawiałem z chłopakami ze sztabu szkoleniowego warszawskiego zespołu i mówię, co, tak jak nam się Jurek dość ciężko, szybko, na gorąco analizowało statystyki, które były dziwne, znaczy dziwne, trudne takie do wyłapania. Dlaczego Warszawa ma cyferki przyzwoite, a wynik nie jest dobry? No i oni też tak lekko uśmiechając się, no mówili, że faktycznie wyglądało to dziwnie. No tutaj, tu się kłaniała ta efektywność gry, bo to, co mówiliśmy przed meczem, analizując, starając się jakby zanalizować sposób gry Katowic, to jest właśnie taki trochę ich styl. No, piłka krąży 3-4 razy, statystyki się mielą, zaczynają nie oddawać tego wszystkiego, co się dzieje, ale oni statystycznie tą efektywność gry mieli wyraźnie lepszą od warszawskiego zespołu i to brało górę. Natomiast poszli ogniem w zagrywce, no wiesz, Majka Ma i Kuba Jarosz, no oni tutaj zrobili absolutną różnicę, zresztą w Warszawie też tam rozmawiałem z zawodnikami, no to jasna była ocena tej sytuacji, no rozstrzelali nas serwisem, no. I nie mieliśmy na to odpowiedzi. No wiesz, zawodnicy, jasne, zawodnicy po meczu i na gorąco tam czasami trafiają w te odczucia. Wiadomo, że są piłki tak zwane ważne i ważniejsze. Wiadomo, że as serwisowy przy 2-1 nie równa się asowi serwisowemu, który zamyka na przykład seta, gdzie jest równo i jedno pojedyncze zagranie zamyka sytuację, czy otwiera drugiemu zespołowi drogę do zwycięstwa i to jest jasne. Natomiast ja przy tym meczu no nie mogę uciec od takiej globalnej oceny. No moim zdaniem w warszawskim zespole coś się wypaliło i tym elementem wypalenia jest absolutnie trener Anastazji. Ja nie widzę możliwości generalnej. Znaczy ja trochę nie rozumiem braku decyzji, choć rozumiem, że sytuacja aktualna tego zespołu jest troszeczkę może najtrudniejsza od strony tej sponsorskiej sytuacji, oczywiście w Ukrainie, no i trochę to wygląda tak, jak wygląda, ale to już trwa dość długo i to nie jest trochę przypadek. Warszawa zawaliła totalnie puchary, mając naprawdę relatywnie bardzo przeciętną grupę, z której powinna wyjść i od tych pucharów się może wszystko zaczęło. Tak jak każda drużyna przeżywa swoje problemy kadrowe, chorobowe, kontuzje, ale to nie odbiega od jakiejś normy. No, mniej więcej wszystkie zespoły, można się oczywiście tam dyskutować, jedni więcej, drudzy mniej, ale to nie zmienia mojej oceny. Moim zdaniem trener Anastazji w tym zespole już niczego wielkiego nie wniesie, to jeśli już, to sami zawodnicy, oni się jeszcze jakoś mogą podnieść, bo
też mieliśmy przecież we dwóch takie właściwie pytanie zawieszone w powietrzu, że jak nie byli płaceni pół roku, to walczyli i walczyli z przeciwnościami losu i z tym wszystkim, co ich dotykało poza sportowo. A teraz mając w sumie cieplarniane warunki w tym sezonie, w porównaniu do sezonów poprzednich, bo to nawet nie jeden sezon Warszawy dotykały te problemy, no zachowują się dziwnie. No, sam kapitan Andrzej Wrona też mówił, że każdy niech spojrzy w lustro i niech każdy sobie odpowie, czy robimy wszystko dla tej drużyny tak, jak należy, czy wszyscy są odpowiednio skoncentrowani, czy aby nowe transfery nie zaprzątają gdzieś głowy. Te serie różnych kontuzji mięśniowych też pozostawiają pewien znak zapytania. Także moje stanowisko jest jasne, ja go trochę nie zmieniam. Ja uważam, że misja trenera Anastasiego w tym klubie się skończyła i tak jak Radom u pań zmienił trenera, który przecież zrobił sporo dobrego, odważnie, i szuka jeszcze szansy i pobudzenia, tak uważam, że Warszawa wcale by nie zrobiła błędu, gdyby sięgnęła chociażby po Sordyla, który jest na rynku, a trener Anastazji nie chce zrobić małe wakacje przed powrotem do Gdańska. No wiesz, no to już mówiliśmy to, że gdyby nie to, co wydarzyło się w Ukrainie, to w moim przekonaniu Andrzeja Anastasiego już by nie było. Gdzieś jest utożsamiany Piotr Gacek z taką miłością do popularnego Antka, natomiast no, tam też już no, iskry to chyba mało powiedziane, jeśli chodzi o te relacje między Piotrem Gackim a Andreą Anastazim. To też chyba nie jest tajemnica, że no, to jest ostatni sezon, gdzie Andrea Anastazji w Warszawie będzie, więc ta zmiana się odbędzie, natomiast no, gdyby nie ta sytuacja, bo tu można, jedynym alibi jest to, że jednak no, to jest trudna sytuacja, biorąc pod uwagę właścicielską strukturę projektu, zwalnianie trenera, czyli tak, potrzebne pieniądze na zatrudnienie kolejnego. Wiemy, że przepływ tych pieniędzy był utrudniony i jest dalej utrudniony, natomiast no, część przychodzi na szczęście do projektu Warszawa. Zresztą takim sygnałem pozytywnym dla klubu, dla zawodników jest podpisanie kontraktu z Arturem Szalpukiem. Znaczy, to pokazuje, że ten zespół jest, że się rozwija przyszłościowo. Daliśmy taki tytuł, czym lepiej, tym gorzej, bo tutaj znowu jest taki tak impuls pozytywny, organizacyjnie, czyli że coś się dzieje, że pojawiły się, że są pieniądze, że zespół funkcjonuje, że to się wszystko w tej kwestii dzieje, a na boisku no, takie przytłumienie, przymulenie, że no, ciężko było patrzeć na Warszawę, która nie była w stanie odpowiedzieć. Porównanie Mikey Ma i Trinidada, no Trinidadowi się oczywiście dostaje bardzo często, natomiast no tutaj ta różnica pod każdym względem była bardzo widoczna. Oczywiście GKS na wyjeździe osłabiony, grał z takim innym podejściem mentalnym, no ale to nie usprawiedliwia absolutnie Warszawy, która kompletnie nie zareagowała. Zresztą no, trener Anastazji tam w trzecim secie zareagował w postaci posadzenia na ławce rezerwowych rozgrywającego, wszedł Blankenau. Niewiele to zmieniło, bo GKS fajnie na luzie. Bardzo bym wyróżnił Szymańskiego, Wojtek. To był siatkarz, który też super uzupełnił ten skład i to, co działo się na boisku. Ostrzeliwany zagrywką, choć nie najtrudniejszą, to jednak wytrzymał. W ofensywie też. No, to jest cały czas nie stary zawodnik, a takie mecze na pewno gruntują jego pozycję w Polsce. Myślę, że kilka klubów też spojrzy na niego z dużym zaciekawieniem. No co do szczegółów, to nie będę się mądrzył, bo w tej kolejce znowu niewiele widziałem, ale no te liczby, o których mówi Jurek a propos zagrywki, są porażające. 10 asów serwisowych przy 14 błędach GKS-u Katowice, 10 przy 14 błędach, a Warszawa 0 asów serwisowych przy 17 błędach. Czyli w tym jednym elemencie Warszawa skończyła na minus 17, a GKS Katowice na minus 3, jednak biorąc pod uwagę, że każdy z asów to jest zawsze breakpoint, czyli to jest zawsze jednak ta wartość dodana. Natomiast abstrahując jakby od szczegółów, no to jestem bardzo ciekawy, czy rzeczywiście zmiana trenera jest rzeczą taką łatwą, jak przyszło to w Radomiu, w takim znaczeniu, że trener Krzysztołowicz być może nie ma nic do stracenia i jego pozycja jest w Polsce stosunkowo dobra, mocna, więc
celu w tę drużynę, być może też dostając jakąś obietnicę, że jest szansa, że zostanie na dłużej w Radomiu, więc to jest bardzo ciekawa i odważna zmiana. Natomiast pytanie, czy w Warszawie rzeczywiście taka obietnica by się pojawiła, czy na starcie już od razu każdy trener dostałby tylko kontrakt na zasadzie proszę dokończyć sezon. No bo to nie jest kusząca obietnica dokończenia sezonu w Warszawie, biorąc pod uwagę kłopoty fizyczne kilku zawodników, biorąc pod uwagę plotki transferowe, które po części już się dokonały, są faktem. Dokończenie sezonu z tak rozwichrzoną drużyną to może być tylko pułapka i dla na przykład trenera Sordyla, o którym wspomniałeś, to może być tak, że no, to jest taki raczej wilczy bilet na zasadzie. Dokończysz sezon, za przeproszeniem spieprzysz się na 8 miejsce i nikt więcej znowu cię nie weźmie, bo powiedzą ci, a zobaczcie, Sordyl nic tutaj nie zrobił. Natomiast jakby niewiele można wygrać w tym momencie w Warszawie, a można bardzo dużo stracić. Natomiast są dwie rzeczy, które jakby abstrahując od tego, czy ta zmiana trenerska mogłaby nastąpić, czy nastąpiła, to przed sezonem mówiliśmy, że w tej drużynie zdrowie fizyczne i są dwa punkty najważniejsze, rozegranie i Kwolek. Kwolek jest takim stabilizatorem tej drużyny, rozegranie jest bardzo ważne. Natomiast mam wrażenie, że niezależnie od tego, co powiemy o dyspozycyjności Kwolka i co powiemy o w miarę udanym sezonie Trinidada w porównaniu choćby do poprzedniego sezonu, który wielu oceniało, że był fatalny, to ta drużyna nie ma prawa grać w ten sposób, nie ma prawa notować takiej serii, jaką w tej chwili notuje, bo to jest drużyna, która w tym momencie nie weszłaby do play-offów. Tak na końcu to jest trochę tak, że no, dziś stawialiśmy w okolicach 5. miejsca Warszawę, czyli no ona jest 2 miejsca poniżej naszych typów i przewidywań pod względem potencjału przedsezonowego. No natomiast tak za jest. Ostatnie 2 miesiące nie weszłoby do play-off. Więc za ostatnie 2 miesiące jest tylko i wyłącznie krytyka. I mecz z GKS to jest mecz drużyn sąsiadujących ze sobą w ligowej tabeli. GKS 8. pozycja, 7. projekt Warszawa i ten mecz to udowodnił, bo Warszawa to jest jedno, bo są nazwiska, tak? Tych nazwisk tak dużych, no nie ma GKS Katowice, bo zresztą sam powiedziałeś, że no, jakby projekt Warszawa przygotowywał się do następnego sezonu, no to kogo mógłby kupić z GKS-u Katowice i chcieć mieć w swojej drużynie, mimo tego, że to jest zespół, który jest bardzo blisko. No i co nam wyszło? No wyszedł nam rozgrywający Majka Mak, którego pewnie Warszawa by wzięła. Tak, no wiadomo, no teraz jeszcze sezon się nie skończył. Wiadomo, że zawsze coś tam jeszcze na końcu można ugrać, no ale na ten moment ja uważam, że to oczywiście jeszcze szybko zamknę temat Sordyla. Ja dałem tylko to jako przykład, jako moment, który można wykorzystać i to nie musi być Sordyl. Ja na rynku transferu się za mocno nie interesuję, nie jest to moja bajka, nie rozmawiam z menedżerami, nie wymieniam też uwag specjalnie z synem, który też jest w klubie, który się szamocze i to jest inny temat. A szkoda, bo tam dużo ciekawych rzeczy. Myślę, że tam można by trochę o nich porozmawiać. No oczywiście, no, to jest podobny temat, choć z gruntu inny. No, Warszawa miała pewne podstawy zeszłoroczne, a może nawet dwuletnie, całkiem niezłej pracy Anastaziego z ciekawymi wynikami, z takim potencjałem, a jednak limitowana gdzieś finansowo, nękana problemami ciągłości sponsorskiej i tak dalej, także Warszawa też ma swoją tutaj specyfikę. Rozmawiamy też dużo o Warszawie, jako że no, wszyscy trzej żyjemy w tym mieście i wiemy, że ta identyfikacja z tym klubem jest bardzo słaba, taka przeciętna. Cały czas są poszukiwania rozsądnego rozwiązania, pomysły połączenia, znaczy próby połączenia może niektórych zwolenników, bo może nie jest ich tak dużo, no, z Legią, czy z nazwą Legii, z historią Legii, żeby gdzieś to uruchomić, podobnie jak koszykarze, no, utrzymali sekcję swoją i dzięki może powoli takiej wytrwałej pracy, no, gdzieś się znaleźli, gdzie się znajdują aktualnie, a ta warszawska siatkówka, choć o wiele lepsze wyniki od koszykarzy notowała pod inną nazwą jeszcze wtedy Politechniki i potem zmieniając tych kolejnych sponsorów, nie może przebić pewnego takiego sufitu, ale tutaj to koncentracja w tym momencie. Ja myślę, że od momentu pucharu
mówię pucharów europejskich, ta porażka zdyskwalifikowała Anastaziego. No, dla mnie Anastazji przestał być trenerem, który może w tym zespole coś zrobić. Wręcz wrażenie miałem wielokrotnie, że to on jest człowiekiem, który szuka bardzo łatwych wyjaśnień, bardzo lotnych i takich dobrze brzmiących, bo ja nie zarzucam mu ani braku warsztatu absolutnie, ani osiągnięć, ani charyzmy, bo jest to na pewno bardzo ciekawy i nie musi niczego udowadniać nikomu. Natomiast jest miejsce, jest pewien czas, w którym on się już nie potrafił zdobyć. Zresztą zawodnicy też w jakiś sposób wyrażali się dość głośno, że wszyscy, ale łącznie i sztab też musi się zastanowić, dlaczego nam tak nie idzie, dlaczego my nie mamy energii, dlaczego my mamy i formę taką, i kontuzji trochę. I gdzieś ta atmosfera nie jest taka, jakby chyba wszyscy chcieli, albo przynajmniej tych kilku zawodników warszawskich, którzy chcą w tej drużynie być, przedłużyli z nią kontrakty, byli przy niej w momentach bardzo złych, gdzie właściwie zespół wisiał prawie na decyzji o rozwiązaniu czy wycofaniu z rozgrywek. Także to bardzo, bardzo szeroki temat, taki bardziej perspektywiczny, ale jeśli chcą ratować tu i teraz coś, bo potencjał jest w tym zespole, no z GKS-em Katowice, no to nie mamy właściwie, na papierze to się prawie nie da tego obronić, nawet spróbować się obronić, ale to, co się dzieje na boisku, weryfikuje to okrutnie, no bo właściwie bez Petkowicza ostatnie dwa miesiące zespół z Warszawy by nie wygrał niczego. To jedyny człowiek, który grał w siatkówkę męską. Reszta to była... Że on nie wygrał praktycznie niczego, nie? No, zgoda, ale Lepinio, no bez niego, że tak powiem, jego... To jest kalendarz ostatnich meczów, więc... Jak on teraz słaby mecz, a zagrał właśnie taki mecz, nie zagrywając punktowo, nie będąc takim faktycznym liderem, no to Warszawa jest właściwie bezbronna, bo jakieś tam pojedyncze wystrzały, a ostatnio forma Kwolka to jest na razie pieśń przyszłości. Pozostali zawodnicy się szamoczą, rozgrywający chyba stracił pewność siebie, bo teraz ten okres też nie powoduje, że on jest specjalnie przekonywujący. I poza Wojtaszkiem i Petkowiczem to reszta zawodników jest na ciężkim minusie. No Warszawa bez bloku i bez zagrywki, no właściwie albo bez zagrywki i bez bloku, to też jest zespół, który sobie nie radzi w tych meczach. No. Koncentrujemy się na Warszawie, a my jeszcze mimo wszystko podkreślił naprawdę świetną pracę trenera słabego w Katowicach. Ale absolutnie nie, no dlatego mówię, że my się cieszymy, bo w ogóle chyba się cieszymy, że liga jest w ogóle bardzo, bardzo taka ściśnięta, punkty są rozłożone między zespołami 1-8, ten gąszcz punktów, podziału tych punktów w tej strefie, która jeszcze nas no tutaj na pewno elektryzuje, ten awans do play-offu, bo jesteśmy w takim momencie, że patrzymy na tabelę z tej perspektywy, no to jest bardzo fajne, no i może czasami właśnie nie umiemy wydobyć tej, albo odpowiednio docenić momentami bardzo dobrej gry i Lublina, bardzo fajnej gry właśnie Katowic, takie Suwałki ci się nagle zrywają do gry, gdzie też dostali wiadro pomyj na swoją grę, a jednak mają, pokazuje się, i potencjał, umiejętności, i wszyscy gdzieś tam zawalczyć potrafią. Jasne, że jakość wykonania to jest przy Kędzierzynie i przy Jastrzębskim gorzej już tam z Bełchatowem czy z Zawierciem, ale sama liga w sobie przez to jest mega, mega interesująca, a na pewno takie zespoły jak Warszawa, jak Rzeszów, to są rozczarowania, to są oczekiwania, no bo ten papier i nazwiska na pewno, jak to mówią, rozbudzały wyobraźnię, no a nie przerodziło się to w jakąś grę, no. Pewnie jest jakiś jeden odcinek tam za dwa tygodnie czy za trzy poświęcimy już play-offom, bo one się wykrystalizują i wtedy ta tabela mniej więcej prawdę mówi, bo na ten moment ta ósemka jest, wydaje mi się, prawdziwa, taka prawdziwa sportowo, i na przykład pozycja trefla jest troszeczkę przekłamana przez ilość rozegranych meczów, ale nie jestem pewien, czy dźwigną do końca ten moment końcowy i się wydobędą, ale to nie zmienia jakby oceny ligi.
to walka polskich trenerów o play-offy. Jeden z nich będzie w play-offach, albo Grzegorz, trener słaby, albo Michał Winiarski. Wiele wskazuje na to, że jednak GKS Katowice obroni te pozycje ósmą. Ja nie widziałem meczu, widziałem fragmentami Skra Zawiercie, 3-2, Wojtek, jak ty ten mecz ocenisz? No ja też nie miałem tak okazji obejrzeć go w pełni i wydaje mi się, że to był taki mecz właśnie charakteryzujący jakby poziom obu tych zespołów. Przeglądałem sobie statystyki. No, Skra na pewno wreszcie wykorzystuje ten potencjał, który ma, bo ten rozkład ataku, zdobyczy punktowych między zawodnikami właśnie jest taki, jaki być powinien. Natomiast no, Zawiercie, mam wrażenie, jest takim zespołem, no jednak jedno może dwuwymiarowym. Za dużo jest gry przy tym liderze, który też może mieć słabości. Wiele zespołów znajduje na to już, te lepsze znajdują na to pewien sposób, bo go widać, że mocno dociążają z zagrywką, on atakuje bardzo dużo. Jeśli pomoże Konar i Konte równocześnie, no to Zawiercie jest wtedy takim Zawierciem, które może walczyć, ale jeśli jest, te role są za mocno rozjechane, środkowi się wtedy wycofują z gry i już nie mają tej takiej gry swojej, którą mogliby troszeczkę pomieszać tą technikę, tą brudną siatkówkę z taką, bym powiedział, swoją, no taką świeżością też, bo oni są takim zespołem, który ma dwóch bardzo ważnych zawodników nowych na naszym rynku, którzy dużo na pewno czegoś innego wnoszą do gry. No to wtedy Zawiercie, ale w tym meczu to Skra miała te dobre rzeczy, które mieć, gdy potrafi je wprowadzić do gry, to jest właśnie taką Skrą, na którą jej kibice i myślę ja na przykład oczekuję, i oni po tej ciężkiej wpadce pucharowej uważam, że teraz no, pokazali, podnoszą się i grają tak jak grać właśnie potrafią, mają bardzo dobre te parametry ofensywne. Myślę, że ta trójka skrzydłowych to są naprawdę dobrzy zawodnicy i jeśli przytrzymają trochę technicznej gry, to wtedy zaczynają być bardzo twardą drużyną we wszystkich elementach. Na pewno nigdy nie wejdą na poziom tej powtarzalności gry, kilku takich rozbudowanych akcji, bo troszkę w tym się gubią, no ale mają potężne skrzydła i kapitalnych środkowych z dużą ilością punktów, które przynoszą. I to był taki mecz, że ten rozkład ataku był dla Skry bardzo dobry. Ostatnia porażka Skry 22 stycznia. Jutro będą dwa miesiące. W lidze. W lidze, tak, oczywiście. Chodzi o ligowe porażki, więc na pewno zbudowali się Bełchatowianie. Kończymy fazę zasadniczą i to też będzie zespół nieobliczalny w kontekście tego, że i Jastrzębie, i Zaksa uwikłane jeszcze w rywalizację siatkarskiej Ligi Mistrzów, no to Skra ma teraz... Jeszcze w dodatku między sobą. Między sobą, tak. No więc Skra ma taką fajną trampolinę do tego, żeby spokojnie przygotowywać się i zaatakować play-offy. Zresztą Alurą też, pamiętajmy, że tam były problemy z rozgrywającymi, jeden, drugi, kontuzje, więc ci rozgrywający po tych kontuzjach też potrzebują czasu, żeby znowu złapać rytm. Zawiercie też będzie nieobliczalny play-off. No ja cały czas twierdzę, że jakby przed sezonem ocenialiśmy Zawiercie jako drużynę, która mocno uzależniona jest od formy nowych nabytków. Oczywiście Urosz jest jedną z dwóch, trzech największych gwiazd sezonu plus ligi, więc on tutaj nas tylko zachwyca. Natomiast nie wiedziałem przed sezonem, że Urosz będzie w takim stopniu aż tak mocnym liderem, i to ma swoje plusy wtedy, kiedy Urosz gra na swoją genialną siatkówkę, ale ma swoje minusy, tak jak powiedział Wojciech, wtedy, kiedy drużyny zaczynają znajdywać na niego sposób, kiedy zaczynają go zatrzymywać, kiedy on jest być może troszkę gorszej dyspozycji fizycznej, czy też po prostu zwyczajnie sportowej, i wtedy już ta drużyna ma kłopoty, wtedy musi włączyć się Dawid Konarski, on ostatnio robi to dobrze, wtedy musi włączyć się Facundo Conte, z tym również bywają kłopoty, jeśli do tego dojdzie
dojdzie absencja bądź Conte, bądź Kovacevicia w poszczególnych meczach w ostatnim czasie, no to mamy ekipę, która tyleż jest w stanie zachwycić pojedynczym meczem, co jednak ponieść kilka bolesnych porażek, które spychają ich gdzieś na to miejsce 4 teraz w tabeli i powoduje, że cały czas przed playoffami widzę jednak Zaxę i Jastrzębski o krok przed Skrą i przed Aluronem. Pewnie w tym momencie Skra wygląda na bardziej stabilną drużynę, natomiast ja cały czas nie zapomnę porażek z Francuzami. Monza wygrywając 3-0 z Tour pokazała, że to nie jest nie wiem jak fenomenalna drużyna, bo Monza to też nie jest drużyna z tej pierwszej dwójki, trójki Ligi Włoskiej. To jest też drużyna, która ma swoje kłopoty, swoje ograniczenia, nawet pamiętając, że potrafi zagrać świetne spotkania, tak jak choćby już na początku sezonu, kiedy zasygnalizowała dosyć ciekawe zestawienie składu i ograła w Superpucharze Włoch w półfinale Wielkie Lube, no to jednak to jest tak, że przed sezonem pewnie patrząc czysto papierkowo jesteśmy ocenieni wyżej Skrę Bełchatów i od Monzy i zdecydowanie od Tour, a prawda jest taka, że w tej chwili Skra dostaje od Tour w półfinale, a Tour dostaje 0-3 od Monzy, więc tutaj no jednak cały czas będę twierdził, że jeśli Skra przegra w półfinale plus ligi i przegra Puchar Polski z Resowią i przegra Puchar CEF z Tour, no to będzie sezon raczej chyba na granicy minusów niż plusów. Jednak sezon lekkiego rozczarowania. Że Skra w tej chwili, żeby uratować ten sezon i powiedzieć, że on jest sukcesem, to musi awansować do finału plus ligi. To jest bolesne, biorąc pod uwagę, że nadal może się bić na równi i stworzyć fantastyczne widowisko, tak? I nadal widzimy, że to jest drużyna, która grając swoje 100% jest w stanie wygrać z Jaksą i z Jastrzębskim Węglem. Natomiast... No i na to trzeba zwrócić uwagę i myślę, że to będzie taka teraz walka trenerów, znaczy przygotowanie na decydującą część sezonu, bo Iskra i Zawiercie pokazało, że one są w stanie rywalizować z Jastrzębskim, z Zaxą i Zaxa Jastrzębie musi być w naprawdę dobrej formie, żeby rozstrzygać pozytywnie te mecze. Znaczy różnica nie jest przepaścią. Słabsza forma Zaxy może spowodować, że będą kłopoty. No i to może do Zaxy przejdziemy, bo Zaxa wygrywa z Indyk Polem a ZSM Olsztyn 3-0. Miałem przyjemność też komentować ten mecz. Zresztą początek znakomity, tak bardzo rozpalił kibiców, 30-28 po grupie Azoty Zaxy, natomiast Zaxa w tym meczu też zgłosiła swoje problemy, znaczy miała genialnego Norberta Hubera, który by zasłużenie dostał MVP, a powinien i dwie statuetki dla najlepszego zawodnika chyba za ten mecz dostać, bo grał świetnie, z tego co pamiętam 19 punktów, 4 asy, 4 bloki, no absolutnie numer jeden, Olek Śliwka i Kamil Semeniuk chyba razem zdobyli niewiele więcej punktów niż sam jeden Norbert Huber, ale kłopoty, kłopotów. Sam jestem ciekawy, czy to jest przygotowanie jakiegoś mikrocyklu trenera Kretu przed play-offami i Ligą Mistrzów, bo na skrzydłach nie wyglądało to dobrze. Znaczy Kamil Semeniuk ładujący piłki w siatkę, nie wiem, on chyba sprawdzić, 6-7 albo nawet 8 popełnił w ataku. Natomiast na końcu konsekwentna taktyka zagrywki w Defalco. Też ty jesteś fanem. Jestem fanem Amerykanina. TJ. Super chłopak, ale można go właśnie niestety łatwo wyeliminować i to robili kędzierzynianie, on przyjmował chyba ponad 30 piłek. I to jest kolejny mecz, kiedy on grając z drużyną z absolutnego topu niestety już ma kłopot, tak? No. Czyli on grając powiedzmy z Warszawą, Katowicami jest fenomenalny, a później jak przychodzi do Jastrzębia czy Zaxy, no to już się zaczyna. Nie, on w ataku wyszedł też w okolicach 70%. Ofensywnie nie można mieć do niego zarzutów, ale defensywnie... W ataku 59%. Wyszedł na 50%. Czyli ta końcówka była słabsza, bo po dwóch setach miał 71%. Natomiast defensywnie no są duże problemy i Zaxa kierowała w zasadzie 70% zagrywek w jego kierunku i co jakiś czas to procentowało, chyba 5 błędów bezpośrednich zrobił w przyjęciu. I tutaj sobie od razu, wiesz, myślę, że fajny zawodnik, taki efektowny, bardzo dynamiczny, czasami taka pozytywna agresja w jego grze. Już Rysowia tam głaszcze go po główce,
ale to jest charakterystyka znowu takiego siatkarza trochę jak czemu, czyli no świetna ofensywa, ale znowu problemy. Natomiast no Olsztyn... Choć mam wrażenie, że jednak troszkę lepszego technicznie, nie aż tak wyskakanego i mocno którego też można zneutralizować technicznie. Troszkę ciekawe. Olsztyn to nie jest zespół, nie był zespołem na medal, natomiast momentami bardzo fajna gra, też tam trochę brakuje jednak zbilansowania. De Falco jest zbyt ofensywny, Andringa jest zbyt defensywny, nie ma tego środka, jeśli chodzi o parę przyjmujących. Butryn robi swoje, Firlej też próbuje grać środkowymi, często mu się to udaje, zresztą no, ja lubię akurat Janka Firleja, jeśli chodzi o rozegranie i też widzę go w kadrze, na tej szerokim składzie naszej reprezentacji w tym roku również. Na końcu drużynowo Zaksa ten mecz wygrała, ale cały czas ma swoje kłopoty i ciekawy jestem tego starcia raz we wtorek, już jutro, na Podpromiu, no ale jak mówimy o kłopotach Zaksy, to co powiedzieć o kłopotach rywala jutrzejszego, czyli Asseco Resort też. Wojciechu, zanim oddam Ci głos, tylko ja króciutko dosłownie wtrącę, Ty dłużej to przeanalizujesz, ale po prostu, żeby mi nie wyleciało z głowy trzy drobne rzeczy tylko. Po pierwsze, wielkie podziękowanie jeszcze raz dla naszego przyjaciela prawdy siatki Pawła, bo to jego są te grafiki, które ja tutaj tylko wrzucam, więc jeszcze raz wielkie podziękowania, bo też łatwiej nam rozmawiać, kiedy mamy to przed sobą, a wy wszyscy możecie w pigułce zobaczyć, kto nie oglądał i kto oglądał, jak to wyglądało w cyferkach, więc jeszcze raz wielkie podziękowania dla Pawła. Druga rzecz a propos Zaksy, bo my też oczywiście zachwycamy się Zaksu i Jastrzębiem, ale no, paradoks też jest taki, że system playoffów powoduje, że na końcu czasami tydzień, 10 dni kryzysu i można cały sezon przegrać w zasadzie w kilka dni, w 2-3 mecze. Paradoks jest taki, że za chwilkę Zaksa i Jastrzębie czeka wielkie starcie półfinałowe i półfinał Ligi Mistrzów to już jest sukces, to już jest święto polskiej siatkówki, mamy jednego przedstawiciela w finale znowu i tak dalej, natomiast dla tych zespołów teraz tu i konkretnie, kiedy one już przeszły tą całą drogę, kiedy Jastrzębie wychodzi z całej Ligi Mistrzów niepokonane, to teraz to jest tak naprawdę w półtora miesiąca, niezależnie jakim stosunkiem, jeżeli któraś z tych drużyn przegra półfinał Ligi Mistrzów, przegra, nie daj Boże dla nich, półfinał plus Ligi, czy nawet finał plus Ligi, to będzie sezon, w którym oni będą niezadowoleni, będą uważali za rozczarowanie. Więc paradoks tego jest taki, że my już w tym sezonie skrytykowaliśmy projekt, Resowie bardzo długo, Skrę troszkę w mniejszym stopniu, a na końcu no w miesiąc w zasadzie Zaksa i Jastrzębie, która z tych drużyn może wyjść mocno pokiereszowana, ale to tylko na marginesie. I trzecia rzecz, którą na marginesie też już oddaję Ci, Wojciechu, głos, to jest oczywiście mnóstwo pochwał pod adresem Norberta Hubera i one wszystkie są zasłużone, natomiast uważam, że niesprawiedliwe jest łączenie Norberta z Kubą Kochanowskim i mówienie, że Kuba Kochanowski poszedł tylko za pieniędzmi do Asseco Resowi, bo przypomnę Wam, że w zeszłym sezonie akurat Kuba Kochanowski grał fenomenalnie w Zaksie, grał naprawdę super zawody, zachwycaliśmy się też jak potrafi na tle gigantów europejskiej siatkówki prezentować się przy Toniu Team, jak ta drużyna funkcjonowała do samego końca. Przypomnę, że Norbert Huber w zeszłym sezonie w Skrze był jednak siatkarzem rezerwowym, który zawsze jak wchodził dawał fenomenalne zmiany, ale jednak był siatkarzem rezerwowym, więc teraz łączenie, że w zeszłym sezonie Kuba Kochanowski, który grał znakomicie, nie powinien na przykład, bo już takie czytam rzeczy, akurat nie tu na naszym czacie, ale na Twitterze, nie powinien jechać na Igrzyska Olimpijskie, bo Norbert Hubert na to zasłużył, zabrakło odwagi, no uważam, że jest niesprawiedliwe w stosunku do Kuby, bo to są dwa oddzielne sezony. W tym sezonie Norbert jest fenomenalny. I w tym sezonie jestem 100% pewien, że Grbić go powoła do reprezentacji, żeby bił się o pierwszą szóstkę. Natomiast to, co było 12 miesięcy temu i teraz, to są dwie różne historie. Tyle ode mnie. No tak, ja zakończę szybko jakby Kędzierzyn. On to jest zespół, można powiedzieć, mistrz kamuflacji statystycznej, ponieważ ich statystyki nieraz wyglądają, jakbyśmy je całkiem oddzielili od wyniku i nie znalibyśmy wyniku, jakbyśmy spojrzeli na statystyki nieraz Kamila Semeniuka czy Olka Śliwki na ataku, na przyjęciach. To są parametry dużo poniżej przeciętnych.
ale to nie wynika w ogóle i nie wpływa w większości na ich wynik końcowy i skuteczność ich gry, bo właśnie mają wysoką skuteczność gry, akcje grają przedłużone, statystyka, tak jak mówię, się kręci i ona nie jest potem wysoka, imponująca albo czasami bardzo przeciętna, ale oni mają cały czas bardzo mało błędów własnych, mają przede wszystkim, prawie zawsze mają bardzo wysoką przewagę nad zespołami, z którymi grają, jeśli chodzi o akcje po negatywnym przyjęciu. Tutaj są w ogóle mistrzami. Potrafią tendencyjnie akcje przedłużać, wyciągać z tych akcji wszystko, co się da, odratowywać je. No i mają cholernie twardą mental, mają bardzo dobry, ten mental został jakby zeszłoroczny, czy sprzed 2 lat, tu się nic nie zmieniło, ten zespół właśnie tym mnie najbardziej zachwyca, że w tym zmienionym kadrowym składzie to się niewiele zmieniło, albo prawie nic się nie zmieniło, dalej grają bardzo na wysokim mentalu, wierzą w siebie. Natomiast wracając do twojej jednego z tych punktów, o których mówiłeś, oczywiście no, każdy sezon jest taki, że możesz grać cudownie, wygrać, wyśrubować piękne rezultaty rundy zasadniczej, ilość meczów wygranych do przegranych, piękne statystyki, a na końcu możesz zawalić wszystko najważniejszym etapem. No ja myślę, że sam udział w półfinale Ligi Mistrzów, te oba zespoły oczywiście, no Zaksa jest obrońcą, Jastrzębie miało strasznego niefarta przez 2 lata w tych pucharach, było chyba gotowe do dobrego grania, ale nawet tego nie mogliśmy zobaczyć z tych różnych powodów. W tym roku są tu, gdzie są, zdobyli Mistrzostwo Polski, co na pewno było ogromnym dla nich sukcesem. I sam półfinał nie będzie źle odebrany ani oceniony nisko, wręcz wydaje mi się, że będzie bardzo pozytywnie odebrany, natomiast no, któryś zespół będzie na pewno rozczarowany. Wiesz, przez nas będzie dobrze odebrany, bo my uważamy, że to jest sukces, że dwie polskie drużyny są w półfinale, że Zaksa się powtórzyła mimo zmienionego składu i tak dalej, natomiast idą zakład, że oni sami, jak już są teraz w półfinale, i naprzeciwko siebie mają jedni Zaksę, drudzy Jastrzębie, to uważają, no to czekaj, no to jak w lidze z nimi bijemy się na równi, między nami jest taka różnica, no to dawaj, ogrywamy ich i jedziemy na finał, nie? No tak, no pewnie jak, jasne, no jeden i drugi drugiego szanuje, bo ze sobą mają i pozytywy i negatywne wyniki, gdzieś tam Zaksa pewnie ma ciut tą zadrę z utraty mistrza Polski, ale za to te puchary w pucharze Polski, za to takie wyraźne zwycięstwa. No i gdzieś tam summa summarum, może to nie jest remis, może drobna przewaga Zaksy, ale gdzieś każdy ma i swoje atuty. I też jak grasz z przeciwnikiem tym krajowym, to wydaje ci się, że jesteś jakby ciut bliżej, masz większe możliwości. Choć nie wiem, czy tak oceniają, bo myślę, że oceniają gdzieś 50-50 przed takim meczem. Natomiast ważna rzecz, którą powiedziałeś, to jest na pewno to, że takie mecze będą kosztowały ogromny wydatek fizyczny. To będą takie dwie ogromne, poważne wydarzenie dla tych zespołów. No i tutaj ten poziom energii, którą może mieć sobie zespół Jastrzębskiego Węgla, no wydaje mi się nieporównywalnie większy od Zaksy. To Zaksa bardzo mocno balansuje na granicy dyspozycji jednego czy dwóch zawodników i jeśli tutaj się stałoby coś złego, albo by był ten spadek formy, tak zwana zadyszka, no to na pewno ich potencjał no jest nieporównywalny, bo Jastrzębski Węgiel, wiemy dobrze, że naprawdę ma jeszcze teraz po powrocie Błaje, zresztą chyba umiejętnie Gardini popróbował właśnie wprowadzić tego gracza na powrót. Drugi dobry rozgrywający, który na razie tam nie jest specjalnie potrzebny, ale jest gotowy. No i im właściwie wszystko, prawie im wszystko funkcjonuje. Jeszcze nie mają Jurka Gladera, ale myślę, że on wróci. Ale mają, jakby pokazali, że mają rezerwowego środkowego, który też się nie pogubi już teraz i nie jest żadną dziurą, więc to jest wszystko fajne. No i tutaj ten potencjał jednoznacznie wskazuje, że jeśli wydatek energetyczny tych dwóch meczów połączony z okresem playoffowym i końcówką ligi będzie, no, może być atutem Jastrzębskiego, może być atutem Jastrzębskiego, a może być problemem Zaksy, ale nie musi, bo Zaksa...
trzeba uspokoić chyba, bo kibice myślą, że rzeczywiście te mecze nie wyglądają tak, tutaj problemy w niektórzy zawodnicy, ale no, gdzieś trzeba zwolnić, żeby później przyspieszyć. Tak? No, na końcu ten wczorajszy mecz z Olsztynem, tylko pierwszy set zacięty, później do 20, do 18, to nie był mecz, który wymagał też od Zaksy jakiejś stuprocentowej mobilizacji. Pamiętajmy też sytuację z Zaksą, kiedy była w takim momencie niepewności w Lidze Mistrzów. Oni jechali do Civitanowej i wydawało się tak naprawdę procentowo, że też inne wyniki sprawią, że ich szanse no, nie będą duże w awansie do rywalizacji play-off Champions League. Oni do tej wygrali tam, awansowali, za chwilę pojechali, wygrali Puchar Polski, no więc tam musieli przycisnąć. Jak przycisnęli, wszystko się ułożyło i wykonali cały plan, który był zakładany przez Zaksę. Być może teraz troszeczkę zwalniają, no i za chwilę znowu jest moment, kiedy muszą przycisnąć. No, mówiłeś o Zaksie, która potrafi się kamuflować i na to zawsze trzeba rzeczywiście zwracać uwagę. Taki kamuflaż, ale robienie swojego, swoją drogą patrzymy na tabelę Lepka. No, tutaj się może jeszcze dużo ciekawych rzeczy wydarzyć. No, ale raczej już tylko między pierwszą a drugą. No tak, ale będzie fajna walka. Nie zakładamy, żeby Skra skoczyła na pierwsze miejsce. Raczej nie, ale już walka o zwycięstwo po fazie zasadniczej, no to też jest tutaj takim ciekawym kąskiem dla kibiców i to chyba w bezpośrednim meczu będzie się w ostatniej kolejce. No, więc fajnie będzie. Na razie no jak, zera w lidze. Jak gubią czegoś po drodze, ale tutaj to mogę tylko się podpisać, że właśnie Zaksa jest takim zespołem, który bardzo dobrze idzie przez okres takich meczów, gdzie wyraźnie widzimy, które pojedynki są kluczowe i oni się na te mecze bardzo dobrze koncentrują, są przygotowani i są mecze, które potrafią po prostu wygrać i to wygrać też bardzo zdecydowanie, no poza jedną wpadką z Radomiem i taką niemocą, gdzie nie w ogóle nie mogli odpalić i nic nie mogli zrobić, no to właściwie bez mecz taki, który się no, zdarza raz tam na 100, to oni resztę meczów, tych, które takie po drodze, w ich skali mecze po prostu przeciętne, oni wygrywają bardzo spokojnie, zdecydowanie, nie narażają się nawet na wielkie jakieś tam nerwy, gdzieś tam w pojedynczych setach byśmy odnaleźli jakieś kłopoty, ale tak wygrywają je, a na mecze poważne, te bardzo trudne, przygotowują się i właściwie potrafią zmienić się jak kameleon, bo to, co Jurek wspomniałeś, to był taki moment wyraźny, że oni do Pucharu Polski, przed Pucharem Polskim, pierwsze pytanie było, jak zagra Zaksa, czy Zaksa będzie Zaksą, czy Zaksa idzie, czy wpada w jakiś niebezpieczny dla siebie dołek formy. No i pokazali, że owszem, mecz półfinałowy był bardzo ciężki, ale i przeciwnik był godny, natomiast oni finał, no to zaprezentowali się tak znowu, jakby w ogóle nie grali ani półfinału, ani po drodze nie mieli nic złego się nie stało, więc oni dobrze się trzymają, oni pamiętajcie, patrzcie, oni są zdrowi, oni nie mają kontuzji, jakieś tam mikrourazy. Idą wąskim składem. Wąskim składem z drobnymi podpórkami, ale te podpórki są tak naprawdę mało wykorzystywane. Zadawaliśmy przez pewien czas, patrząc na takie nawet zmęczenie fizyczne Olka Śliwki czy Kamila Semeniuka, no po którym ciężko jest cokolwiek odczytać, bo te chłopaki są kamiennej twarzy, ale po Olku już było widać takie znużenie, zmęczenie. No i gdzieś tam Żaliński, no dobry nasz ligowiec i właściwie Kretu go wykorzystuje punktowo, gdzieś tam troszkę podparł jakieś jeden czy dwa mecze, a tak to idą równym składem, bardzo się szanują na boisku, szanują swoją pracę, widać, że mają ten maksymalny profesjonalizm taki przekuty na jakość gry, więc o Zaksie można komplementować ten zespół i Jastrzębski Węgiel bardzo fajnie, że w końcówce nam jeszcze zaiskrzy na czubie tabeli, bo to jest ważne, kto będzie pierwszy, a kto będzie drugi na koniec, gdzieś to się może okazać bardzo, bardzo też przydatne. A po drodze gdzieś tam te mecze, no zbliża im się mecz faktycznie, oni w krótkim czasie rozgrywają takie dwa mecze. Olsztyn można powiedzieć, że sprzątnęli bez w ogóle tam żadnej zadyszki i podejrzewam, że to samo zrobią z Asseco Resovią, no bo oni wyjdą, oni wiedzą, że na Asseco można się potknąć albo można się utrudzić, bo jest to zespół sam w sobie nieobliczalny z jakimś potencjałem ofensywnym bardzo mocnym.
I na pewno trzeba ich szanować, ale takich zespołów po drodze już oni wiele ograli, więc oni wyjdą po prostu na podpromiu, żeby wklepać im w godzinę 10 z prysznicem i tyle, bo jak się włączą do jakiejś walki, takiej zaciętego meczu, to może z tego wyjść i duża i ciężka robota, a może z tego nawet się przydarzyć strata punktów, więc taka sytuacja, już nie raz oni przed taką sytuacją stawali, ale tak samo Jastrzębski musi pilnować swojego grania, no żeby ten ostatni mecz może rozstrzygnął o tym tytule. No potencjał zespołów jest kapitalny i mają wszystko, wiemy, że Jastrzębski ma szerszy skład, ale to wiemy od początku sezonu, więc wydaje mi się, że tu już chyba nie będzie rozstrzygał ten potencjał jakby rezerwowych, tylko raczej no, życzmy, żeby oba zespoły wystawiały swoje najmocniejsze składy i mogły grać tymi najlepszymi formacjami. Mój pies się ożywił, widzę dosyć znacznie. Słuchajcie, to jest 25. kolejka, oczywiście w tygodniu, jutro jeszcze jest Asseco Rysowia Zaksa i pojutrze Jastrzębski Projekt Warszawa, dwa ciekawe mecze, na które także zapraszamy. Na Rysowia tak, dostała w łeb od Suwał, za chwilę może poprawić Zaksa i później jadą do Zawiercia, no i też mogą taką smugę pociągnąć za sobą. Ja już się nagadałem o tej Rysowi, więc ja kompletnie nie, już chyba nie mam zdania nawet o tym zespole. Znaczy, no to jest ekipa tak dalej niezrozumiała, jeśli chodzi o swoją grę i tak nieprzewidywalna, że ciężko ją oceniać. Oczywiście na razie możemy oceniać tylko negatywnie. Na razie dla mnie oceniamy tu i teraz i jakby jedyną szansą już w tym momencie dla nich na uratowanie sezonu to jest jakaś fenomenalna gra w playoffach, no bo jakby nie zakładam, żeby cokolwiek innego niż właśnie jakiś super występ w playoffach zmienił naszą ocenę w tym sezonie. No, oni będą startowali do playoffów z tej pozycji, z której będą i będą w każdym meczu na musiku, no bo tylko ewentualne zagranie super w półfinale, najpierw awans oczywiście do tych półfinałów, a później super w półfinale może uratować ich sezon. No i tak się składa, że na chwilę obecną te półfinały to jest półfinały to jest starcie z KRA Asseco Rysowia, czyli na chwilę obecną właśnie dwóch drużyn, które oceniamy, że no muszą ratować raczej sezon niż są z niego zadowolone. Tak, ta dysproporcja punktowa między Skroma a Rysowią na pewno nie jest dysproporcją boiskową, co zresztą pokazał choćby mecz o awans do półfinału Pucharu Polski. Natomiast no, tu faworytem będzie Skra, biorąc pod uwagę. Znaczy, oni wszystkie mecze, jak pamiętacie, zagrali chyba na 3-2 między tymi zespołami, ale to jest trochę inny temat. Ja mi się wydaje, że sekundę o Rysowi. Rysowia ma już tak, powiedzieliśmy dużo, ten zespół nie ma jakości gry powtarzalnej, ma ogromną huśtawkę nastrojów takich sportowych, wymiana trenera, kompozycje w składzie, teraz mają dodatkowy problem, bo jest drobny uraz Kochanowskiego, więc zaczyna im paszporty, im się nie zgadzają, uważam za ogromne niebezpieczeństwo nie doprowadzenia do gry derow na czas playoffów, bo uważam, że w mojej opinii Szerszeń nie jest gotowym graczem do dużego grania, gdyby on miał być tylko ich liderem. Uważam, że właśnie Dero powinien, znaczy takie były oczekiwania, żeby to był właśnie Belk. To szybciej Klemena bym widział na wymianach, żeby wprowadzić trochę warstwy technicznej przy Szerszeniu i tu zbilansować grę, ale im się teraz paszporty na boisku nie zgadzają, więc to może być ogromny problem, jak Kuba Kochanowski raz, że nie powróci do pełni zdrowia, a czytaj też do formy i do dyspozycji, bo jego ta forma też przed nawet tą niedyspozycją czy tym drobnym urazem też nie była najlepsza, bo Kuba w ogóle no, nie przypomina gracza z zeszłego sezonu, o czym Luka już mówiłeś. I to jest ogromny ich problem, także Rysowia przez cały sezon nie jest zespołem, który wykorzystuje swój teoretyczny potencjał, bo ja to tak nazywam, bo ja nie widziałem tego zespołu dobrze grającego przez jeden sezon, a teraz grającego go w podobnym składzie źle, tylko my oczekiwaliśmy od tego składu, że on będzie grał zdecydowanie lepiej, no ale tam
ale tam każdy zawodnik z tym swoim nie najgorszym CV albo czasami z doskonałym CV nie trzyma jakości gry i można byłoby każdego z nich bardzo mocno i surowo oceniać i to jest zasadna ocena, dlatego oni zawalili mecz z Suwałkami pod względem takim, że nie zostawili sobie ciekawej szansy walki nawet o czwarte miejsce, bo zbliżyliby się do Zawiercia, ale to oczywiście już teraz mamy w teorii, co by było gdyby, no ale tego nie wykorzystali. No, przegrany set z 22-16 z dobrze grającymi Suwałkami, które oczywiście miejsce w tabeli beznadziejne jak dla nich, ale tam jest tak samo, zagrali chyba jeden ze swoich lepszych meczów, jeśli chodzi o zbilansowanie gry między całą trójką atakujących, bo tam wreszcie nie było tylko Bołądzia, tylko jeszcze był i Buchowski, był ta Mema wreszcie, trzymał grę, w ogóle przyjmujący trzymali grę, Halaba przecież był liderem drużyny i w ogóle to wszystko wyglądało dobrze. Tu Łaniga też już był tym zawodnikiem, który mógł sobie kreować i te Suwałki były Suwałkami, takimi tymi najlepszymi Suwałkami. No ale nie przegrywa się seta, mecz może by nie wygrali, ale do 2-2 powinni doprowadzić. Mecz był ścisły, na dwóch punktach się rozgrywało. Oczywiście wiem, bo po rozmowie akurat z synem się zapytałem, ja do niego napisałem tylko taki krótki SMS pod tytułem Paranoja. On mi odpisał, właściwie nic nie odpisał, tylko te ikonki wrzucił, takie zapłakane słoneczka. No, no tak, no jak się gra takie końcówki, to takie wygląda... Emotki puszczacie? To se gadacie z synem, no nie no. Emotyczki lecą. Wy gadani jesteście. Są momenty, w których się nie gada, zwłaszcza tak minutę po takim meczu, gdzie jesteś no z jego perspektywy patrząc wkurzony, a ja mogę być tylko rozczarowany i zdziwiony, że tak wypuścili możliwość zagrania. Tak, po tym meczu w Suwałkach, to pojęcie tego emoteczka jest taki stożek kupy. I po tym meczu w Suwałkach to tak powinno tam w twoim telefonie brzdęknąć. Patrzyliśmy tutaj z Lepką, żartujemy się, patrzyliśmy z Lepką, Wojtek, jeszcze na sytuację i walkę o to piąte miejsce, bo Asseco no, ma szansę wyprzedzić Indykpol. Pamiętajmy, Indykpol ma 24 mecze, Asseco Resovia ma 23 na razie mecze rozegrane. Jeśli by wyprzedziła Asseco, no to wtedy wpada na Aluron w tej pierwszej fazie playoff. Nie wiem, czy to dobrze dla Asseco, bo tam mówiłeś o tych meczach 3-2 z Aluronem, porażka 1-3, no i za chwilę będzie drugi mecz z Zawierciem. Swoją drogą ciekawe, jak to Asseco Resovia ocenia, który rywal jest dla nich wygodniejszy, no ale pytanie, czy Indykpol z kolei no, da się wyprzedzić, tak? Bo też Indykpol gra bezpośredni mecz z Projektem, czyli z kolei jakby Projekt wygrał mecz, no to z kolei goni też Resovia, tak, więc tu jeszcze można skończyć na piątym, można skończyć na siódmym miejscu. Tam jest bardzo ciekawie, tam jest bardzo ciekawie. Bardzo niebezpieczne. Trzeba byłoby zrobić mini tabelkę, tu myślę, że kibice zaraz się włączą i myślę, że będzie można sobie różne historie rozrysować. Ja tak pobieżnie troszkę przeglądając ostatnie mecze, no mówimy tutaj... Zaczynałem jakby od końca. Czy w ogóle jeszcze Tref się może włączyć do gry? No, punktowo. Ma mecz, więc może. No. Tak, on ma dwa mecze zaległe w porównaniu do... Trudne mecze, no widzimy, jakie ma mecze. Jastrzębie, Kędzierzyn, Olsztyn, Jastrzębie walczy, Kędzierzyn walczy. To nie są zespoły, które będą końcówkę odpuszczać tutaj to, co mówiliśmy. Właśnie, to się zrobiło ciekawie, bo ja kiedyś wcześniej, jak sobie przeglądałem ich końcówkę, to tak sobie pomyślałem, a Jastrzębie i Zaksa mogą mieć gdzieś... Już karty mogą być rozdane i właściwie te ostatnie mecze mogą być akurat dla zespołów, tych, które będą jeszcze się walczyły, nawet okazać do ugrania z tymi potentatami. Ale teraz wychodzi na to, że potentaci muszą ścisnąć pośladki, no i chyba nie puszczą. Nie puszczą, a te zespoły tu nawet... Ja nie wiem, czy matematycznie jest to możliwe, ale Olsztyn obsunąć się chyba już nie może całkiem, ale nie wygląda mi tu wcale na faworyta tej końcówki. W najgorszych snach Resovia się może też obsunąć poza ósemkę. No ale mówię, tyle jest kombinacji matematycznych i tyle meczów między zainteresowanymi,
Ale nie zakładam Trefl, żeby był w stanie wygrywać za 3 punkty, bo to, żeby Trefl awansował kosztem Indykpolu i Asseco Resowi, to musiałby wygrywać za 3 punkty z Zaksą i z Jastrzębskim Węglem. No zakładam, że zwycięstwo, ale w dwóch meczach sytuację. No, Tref musi wszystko jakby ugrać, a jeszcze musi liczyć. On ma mecze chyba bezpośrednie między jeszcze tymi. I gdyby Tref awansował, no to zakładamy, że tu może się potknąć zespół z Katowic, no bo to Katowice mają Bełchatów i Suwałki, więc to nie jest tak, że. Jest mega ciekawie i to jest super. I to jest super, że właśnie do końca walczymy i wszystkie te zespoły mają jeszcze szansę i muszą bronić nawet pozycji. Wiadomo, że każdy marzy, no przynajmniej z perspektywy Asseco, o której rozmawiamy, Resowi, no oni na pewno, każdy sobie zdaje sprawę, czy projektu Warszawa, utknięcie na miejscu 7-8, no to właściwie możesz już zdać sprzęt do magazynu za ten sezon. Wiemy, do czego dążysz, bo to tak oceniamy, ale Wojciechu, jeżeli by Asseco Resowia zsunęła się na miejsce 7-8, to naprawdę byś uważał, że mogą oddawać sprzęt, czy jednak byś uważał, że jest to drużyna, która może w jednym starciu, w jednej serii odpalić nawet na kosztem Zaksy i odwrotnie? To nie jest jedno starcie, więc tutaj mi się wydaje, że z krana... Posłuchaj, no dużo teorii przy Asseco, a mało praktyki, no więc z Asseco zawsze możemy mówić o tym, że mogą zagrać tak ofensywnie, że mogą sprzątnąć każdy zespół, ale mogą również się wywalić po jednym kapitalnym secie, spadają w drugą stronę i w ogóle nie wiadomo, to się kupy nie trzyma. Ja... Bełchatowie 2-0 prowadzili i przegrali 3-2. Jak nie wróci Kochanowski do grania, ale grania, nie tylko bycia, i nie wprowadzą Dero, który uważam, że gdzieś tam drgnęło przez moment i szkoda, że w meczach, w których jeszcze był Kochanowski, akurat ja wiem, że Mendes sobie trochę Szerszenia budował, bo Szerszeń zagrał dobre mecze akurat, no. Ale ja myślę, że nadchodzi czas właśnie zawodników takich, którzy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność, którzy mają pewne umiejętności. Nie wiem czemu, ale no wydaje mi się, że bez dobrego Sama Dero ten zespół przy bardzo wrażliwym jednak technicznie Klemenie, to oni nie są gotowi zagrać poważnego, dużego meczu na dystansie takiej pięciosetówki czy jakiegoś trójmeczu. Znaczy, no na ten moment nie pokazali tego. Natomiast to, że mają potencjał, że raz Maciek Muzę jest nie do złapania przez cały mecz, potem po czym nagle potrafi sam się zadołować szybko i już nic z tego nie można wydobyć. Także oni są... To jest zespół tylu różnych odcieni, że bardzo, bardzo ciężko tam się do nich odnosić. O wiele łatwiej się odnosić oczywiście do Zaksy i do Jastrzębskiego, nawet do Skry w tym momencie. Choć ja uważam, że jakbym miał wybór, czy bym stawiał jakieś teorie na temat ich możliwości, tych ćwierćfinałowych, to ja bym wolał grać z ich perspektywy z Bełchatowem niż Zawierciem. Zakładam, że jeden i drugi, że wszystkie zespoły są w swoich dobrych formach i tym potencjale, który prezentują. Skra jest bardzo zbliżonym zespołem do Asseco z lepszym zgraniem i z lepszą troszkę taką jakością. I oni, ale mimo wszystko to jest zespół fizyczny. I na tej fizyce Resowia może rywalizować, czy ma potencjał w tej przestrzeni. Jeśli będzie dobry Aluron i też ma tam elementy troszkę fizyczne, ale ma tej kupę brudnej siatkówki i będzie grało jeszcze na tej swojej hali, która na pewno jest jakoś tam wymagająca, to dla mnie dla Asseco w spotkaniu z Zawierciem jest w gorszej sytuacji, ponieważ takiej siatkówki oni nie umieją grać, nienawidzą, bardzo szybko się deprymują, łatwo ich wyprowadzić z równowagi, ale to jest moja ocena. Zawiercie Resowia będę stawiał na Zawiercie, jeśli taka będzie para pierwsza,
A jeśli będzie Skra Resowia, to będę miał ogromny problem wskazać faworyta. Będzie to na pewno Skra, ale tylko z tytułu, że kończy lepiej jakby ten moment rozgrywek. Wojtek, przyślesz nam jutro zdjęcie, bo ja ciebie widzę jutro, tak, cygarko na fotelu, koszulka Fabiana i meczyk Resowia Zaksa. Widzę ciebie takiego. Jeszcze takie lekko przeciwsłoneczne okularki i siedzi. Nie, gdzie mnie chcesz tak zobaczyć? Bo jutro, jak będziesz mecz oglądał, Resowia Zaksa. Wpadnij, no człowieku, ale ja tu mam po drodze sąsiada na lewo, sąsiada na prawo. To nie będzie żadna koszulka. Od ciebie, ja to, jak ładnie do ciebie, to tam czasem nie ma usunąć. Paczkę drzewa, dotrwać do tej godziny. To nie są łatwe rzeczy. Zastanowię się. Dziękuję. Czekam na wreszcie dobre granie Resowi, bo tak jak mówię, oni mogą zagrać przeciwko Zaksie, jak się ma to, co powinni mieć chłopy, powinno się wyjść i walczyć. A jaki będzie efekt? Się zobaczy, ale na pewno trzeba wyjść, zagrać na maksa i chcę zobaczyć dobry mecz. Dziękujemy serdecznie, słuchajcie, że byliście z nami, prawda, siatki po ostatniej kolejce plus ligi. Fajna, ciekawa końcówka fazy zasadniczej, dużo się tam może... Fajne jest to, że nie ma grania o nic, że się okazało, ale chyba o dole. Zrobiło się tak, że jeszcze niepokój pewien w Radomiu jest. To o dole porozmawiamy. Następnym razem. Kiedy? Jak się wyjaśni po tej kolejce? Nie, następnym razem, bo tym bardziej, że wyszedł komunikat, to jest kalendarz Cerradu, wyszedł też komunikat, więc Cerrad może zagrać za zero teoretycznie i nawet mając do niedawna swobodną sytuację po porażce z Nysą zrobiło się na pewno w Radomiu gorąco, ale wyszedł komunikat też plus ligi odnośnie przyszłego sezonu, więc myślę, że warto pochylić się nad tym komunikatem i nad walką między Cerradem a Stalą Nysa oddzielnie i w ogóle nad tymi zespołami właśnie poza playoffami, czy powiedzmy Lublin, Suwałki, Radom, Nysa w oddzielnym odcinku. A jeszcze na koniec, Wojtek, tak, ale absolutnie. Jest ważną decyzją, bo jeśli to jest... Dlatego uważam, że powinniśmy dłużej w ogóle o tym porozmawiać, a nie teraz zbyć temat w dwie minuty. Kluczowa decyzja. Okay. Absolutnie kluczowa, natomiast pochwaląc się tylko, udało mi się lepka, mam wrażenie, naprawić zmywarkę, którą naprawiałem, Wojtku, przed wejściem na antenę, odpaliłem programik i chyba zakończyło się to powodzeniem. I pochwalę. Ale co, ja pod ten wicherek tam w środku i wyjąłeś ją? E22 błąd mi wyskoczył. I cały odcinek bez rwania na internecie od Jurka, w nagrodę otrzymujesz ode mnie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Gratuluję. Bardzo dziękuję. W życiu nie miałem takiego dobrego internetu. Pomysłowy Dobromir Jerzy Mielec. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej, hej.